Madam President, ladies and gentlemen, for any. Szanowni. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, wszyscy, którzy mają oczy, by widzieć, chyba rozumieją, że wojna Putina będzie kontynuowana. Reakcja unijna nie dała nam oczekiwanej reakcji. Mimo narcystycznego samozadowolenia i retoryki gratulacji liderów europejskich, sankcje mają zbyt wiele luk i niektóre rządy zachodnie zaczynają się wahać, modyfikują swoje stanowisko, czy też wahają się co do aspektów technicznych. Blokada SWIFT-u, która miała być bombą jądrową sankcji, do tej pory jest takim wybuchem sztucznych ogni. Ban czy też zakaz importu węglowodorów proponowany przez Polskę i Łotwę nie został przyjęty w Radzie, a prezydent Macron kontynuuje swoje absurdalne rozmowy telefoniczne z Putinem, a rząd Niemiec kontynuuje swoje typowe gry polityczne we własnym interesie. To wahanie liderów europejskich właśnie jest dokładnie tym, na co liczył Putin, kiedy dokonał inwazji. W międzyczasie ekonomia Rosji się ustabilizowała, mniej więcej na giełdzie rosyjskiej widzimy zyski, kurs rubla rośnie, a Gazprom zarabia 900 milionów euro dziennie. Jest też aspekt czasowy. Putin ma czas, którego potrzebuje, ma poparcie wśród ludności rosyjskiej, jego armia nie jest źle wyposażona, on dewastuje Ukrainę przy pomocy broni, którą kupił we Francji, Niemczech i w 8 innych krajach europejskich, i to po embargo na eksport broni, które rzekomo nastąpiło po aneksji Krymu, a Ukraina nie ma czasu, by prowadzić wojnę. Ludzie giną, miasta są niszczone. Czy Europa ma czas? No nie łudźmy się. Z upływem czasu reakcja Europy Zachodniej będzie się osłabiać. Będą jakieś takie próby normalizacji. To miało miejsce wielokrotnie w przeszłości i obawiam się, że nastąpi też w przyszłości. Tak czy inaczej, nie założyłbym się, że tak nie będzie tym razem.